Witam w trzeciej części filmu, gdzie pokazuję moje zmagania z drewnem podczas produkcji łóżeczka dębowego. Jest to ostatnia część z tych materiałów, które udało mi się znaleźć. Leżały 8 miesięcy, aż w końcu to poskładałem. Część nagrań zaginęła, ale jeszcze trzecią część udało mi się z tego zmontować. Dzisiaj pokażę, jak robiłem elementy ramowo-płócinowe. Zapraszam do oglądania. No i zaczynam od zmiany frezu na frez do ramiaków, w zasadzie głowice. Nożyki mam tutaj takie założone, takie proste. Głowice chodzi na obrotach od 6400 do 10500. Ja ustawiłem 8000 obrotów. Tak, teraz w środku. Zakładam na obroty lewe, ponieważ później, jeśli dołożę wózek, to zobaczycie, będę sobie frezował po prostu od przodu. Czoło. Następnie ustawiam wysokość. Teraz przełączam obroty na lewe, to trzeba pamiętać. Wkładam odciąg, którego później nie włączyłem. Teraz posuw rolkowy. Wszystko ładnie zgadzi. No, praca z posuwem jest zdecydowanie bezpieczniejsza. I tak przepuszczam wszystkie listwy. Teraz przekładam frez na obroty prawe o 180 stopni. No i zmieniam obroty silnika na prawe. Oczywiście listwy dociąłem wcześniej na szerokość, tam po odjęciu szerokości ramiaków pionowych. Więc teraz będę mógł frezować czoła tych ramiaków. Oczywiście użyłem tutaj takiego docisku mimośrodowego, bo trzymanie tego w rękach no to nie jest bezpieczne. No i tak frezuję obie strony ramiaków poziomych, górnych i dolnych. Tak to wygląda po wyfrezowaniu. No i teraz czas zabrać się za płyciny. Po sklejeniu, to było w części pierwszej, najpierw wyrównuję to na wyrówniarce, sklejone elementy już. Piór taki minimalny, dosłownie, żeby tylko te nierówności troszkę zebrać. No i teraz na grubościówce strugam to już do wymiaru. Jeśli dobrze pamiętam, to było to 16 mm. To ramiak ma 20,
2. No, jak widać, frez już zmieniony na frez do płócin. Najpierw strugam czoła tych elementów, ponieważ już miałem wózek założony. No i zdecydowanie łatwiej jest najpierw to zrobić, a później po prostu na posuwie zrobić te dłuższe krawędzie. Robię to powoli na 3 razy. Stopniowo zwiększając głębokość frezowania. No i teraz już frezowanie wzdłużne. Oczywiście proces szlifowania pominąłem. Tutaj wyszlifowałem tylko te profile w ramiakach i całą płócinę, ponieważ później by nie było to zbyt proste. A po sklejeniu szlifuję wtedy cały ramiak. To właśnie ostatnia część już z tego procesu. Klejenie i później już nie mam żadnych materiałów. Bo akurat kleję teraz element boku łóżeczka, do którego później będzie przykręcona prowadnica i szuflada. To jest takie troszkę ciekawsze wypełnienie niż po prostu prosta płyta. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.